Zapraszamy na film zrealizowany w ramach projektu edukacyjnego pod tytułem Historia klubu SKS Sokolica Krościenko. Na film zapraszają Adrian Bergat, Patrycja Ziemianek, Daniel Hamerski. Początki klubu Sokolica sięgają czasów międzywojennych. Tuż po I wojnie światowej powstała w miasteczku organizacja paramilitarna Strzelec. Należało do niej wówczas około 30 młodych ludzi. Przyciągała do siebie szczególnie sportem zorganizowanym w trzech sekcjach: strzeleckiej, narciarskiej i bilardowej. Narciarską założył i prowadził do 1937 roku komendant placówki granicznej Roman Bogdanowicz. Wyróżniał się w niej m.in. Franciszek Koterba, który pozostał wierny sportowej pasji i w okresie powojennym założono LZS. W 1953 roku powstało koło sportowe numer 300, działające w ramach Federacji Sportowej Start. Organizacją klubu zajął się Wojciech Grzywnowicz, późniejszy prezes Sokolicy. Początkowo działalność koła opierała się na sekcji lekkoatletycznej i siatkowej. Pierwszym prezesem zarządu koła został Gerard Woźnica. Przełomową datą dla klubu był 16 grudnia 1957 roku, kiedy to działacze koła przemianowali je na spółdzielczy klub sportowy Sokolica. Pan Woźnica był, jak to się mówi, głównym księgowym, a zarazem prezesem tego koła. No i tam z tych, co ja pamiętam, wie pan, to był pan Wajman, pani Cwietniewiczania. A finansowała to koło, dostawało dotacje z Rady Okręgowej Startu, wie pan, a dostawaliśmy również pomoc ze spółdzielni, wie pan. Prezesem spółdzielni był pan Waradzen i od początku działalności tej spółdzielni, ona wspierała to. To tam były na początku, to co pamiętam, lekkoatletyka była, proszę pana, było narciarstwo klasyczne i alpejskie. 28 lutego 1958 roku klub uzyskał osobowość prawną. Działalność klubu rozszerzyła się wtedy o kolejne sekcje piłki nożnej i tenisa stołowego. W latach 1953-1978 klub mieścił się w domu Tworków w Brynku. Od września 1978 roku przeniósł się do własnego budynku przy boisku sportowym. W latach 60. przeprowadzono remont płyty boiska, pojawiły się szatnie i ogrodzenie. W 1962 roku obiekt został odgrodzony siatką od rzeki Krośniczanki, postawiono też ławki. W połowie lat 80. wyremontowano małe boiska, wykonano oświetlenie, pojawiło się lodowisko z bandami hokejowymi, na którym wszyscy chętni mogli się poślizgać w okresie zimowym. Klub zagospodarował też kilka drewnianych zabudowań na kajaki i sprzęt pomocniczy, które znajdują się przy ulicy Zdrojowej. W tym miejscu były pierwsze drewniane szatnie. Obecnie klub posiada komfortowe szatnie oraz siłownie. W roku 1960 nastąpił rozwój sekcji hokeja na trawie. Istniała ona tylko do 1965 roku, ale okres ten obfitował w liczne sukcesy. Drużyna Sokolicy w rozgrywkach Ligi Podhalańskiej zajęła pierwsze miejsce, podobnie jak na turnieju w Krynicy. Po tym turnieju zespół przystąpił do walki o drugą ligę, zawody rozgrywane były w Łodzi. Tak relacjonował to wydarzenie Dziennik Łódzki z 27 czerwca 1961 roku. Nieznany szerzej zespół Sokolica z Krościenka stał się rewelacją finałowych rozgrywek o wejście do drugiej ligi hokeja na trawie. Zajął on pierwsze miejsce, tracąc zaledwie jeden punkt w bezbramkowym meczu z Włókniarzem i dziś jest już zespołem drugiej ligi. Drużyna wchodziła w skład podhalańskiego podokręgu krakowskiego z siedzibą w Krościenku. Dokumentuje to przechowywana po dziś dzień przez pana Eugeniusza Cisowskiego klubowa pieczątka. Powodem rozwiązania sekcji był brak środków finansowych na coraz dalsze wyjazdy. No był taki okres, że hokej był modny. Chcieli to rozpowszechnić, ten hokej, no i powstały tutaj na Podhalu trzy drużyny. Sokolica Krościenko, Podhale Nowy Targ i WKS Zakopane.
ale te dwie Zakopane i Nowy Targ szybko po prostu rozwiązały się, z jakich powodów nie wiem. Myśmy zostali i weszliśmy do drugiej lidze, gdzie byliśmy w czołówce. Ze względu na fundusze sekcja ta upadła. Najlepiej przyjęło się i rozwijało w Krościenku kajakarstwo. W roku 1964, dzięki staraniom Józefa Zabrzewskiego, powstała sekcja kajakarska. Pierwszym trenerem był Tadeusz Nowak, były zawodnik i reprezentant Polski. Wkrótce jednak Tadeusz Nowak rezygnuje z pracy w klubie. Funkcję szkoleniowca obejmuje słynny Cenek Kapłaniak, wielokrotny mistrz kraju i mistrz świata w kajakarstwie. Pod jego okiem kadra sekcji nabiera rutyny i doświadczenia. Od roku 1968 trenerstwo w klubie krościeńskim objął i do przejścia na emeryturę w 1980 roku prowadził Bronisław Waruś, wicemistrz świata z 1963 roku. Tuż przed końcem kariery sportowej uhonorowany został także tytułem zasłużonego mistrza sportu. Skończył Wrocławską Akademię Wychowania Fizycznego, gdzie uzyskał kwalifikację trenera drugiej klasy państwowej. Później ten, no i przyszedł wtedy Bronek Waruś też, Cenek Kapłaniak i podjęli pracę z tym. I stąd taki wybuch tych wyników. Bronisław Waruś wychował wielu wysokiej klasy zawodników. Zdobyli oni dla klubu ponad 40 tytułów mistrzów Polski, 2 tytuły wicemistrzów świata. Krościeńczanka Maria Ćwiertniewicz zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata w Skopie w 1975 roku, a 4. miejsce w Monachium w 1972 roku. Złotym w dziejach klubu nazwać można rok 1975. W Mistrzostwach Polski w slalomie zjeździe jego zawodnicy wywalczyli 44 medale, w tym 14 złotych. Wyróżnił się wtedy m.in. Stanisław Majerczak, który dwukrotnie startował w Mistrzostwach Świata i dwukrotnie powracał jako srebrny medalista. W roku 1973 tylko na skutek pechowo niezaliczonej bramki stracił tytuł Mistrza Świata. Sporo jego kolegów zdobyło kilkakrotnie tytuły mistrzowskie. Andrzej Pierzga i Wojciech Rzepiel byli 9-krotnymi mistrzami Polski. Tytuł mistrza Polski 7 razy zdobyli Tadeusz Potoczny i Marian Dyda, Jan Komorek 6 razy, Wiesław Orkisz i Ryszard Haugas 5 razy, Grażyna Piszczek 4 razy. Po Walusiu funkcję trenera przejęła Maria Biel, mistrzyni Polski, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego. Funkcję trenera kajakarzy sprawowali także pan Ryszard Wojtarowicz, Czesław Wolski oraz obecnie pan Piotr Mendoń. W 1976 roku zaistniała sytuacja, że wieloletni trener klubowy Bronisław Waruś odszedł i nie miał kto prowadzić zajęć. Nie było trenera tutaj w okolicy ze specjalizacją kajakarstwa górskiego. Z młodzieżą w tej sekcji prezes klubu pan Wojciech Grzybnowicz zwrócił się z prośbą, czy ja bym się tym nie zajął. No, dla mnie było to coś nowego, bo ja na kajakach nie pływałem jako zawodnik. Natomiast no, podjąłem tą próbę. Rozpoczęliśmy współpracę z panią w pierwszym roku, z panią Marią Biel. Pracowaliśmy wspólnie przez okres chyba 2 lat. Później pani Biel odeszła z klubu jako szkoleniowiec, a powrócił do klubu z powrotem do pracy pan Bronisław Waruś i gdzieś od 1978 roku już do końca mojej jakby pracy jako szkoleniowca do 1986 współpracowaliśmy razem prowadząc zajęcia w sekcji kajakarstwa górskiego. Z niektórymi mistrzami Polski udało nam się porozmawiać. Takie fajne mam zdjęcie, nie wiem czy tu jest, jak jesteśmy na przystani, siedzimy na schodkach, to treningi trwały
Także przychodziło nas 20 osób naraz, nie? Czekało się na kajaki. Ja na przykład jemu to musiałam nosić tyle kajaka, żeby sobie pojeździć, na dobrym kajaku. Żeby dać jej Żeby mógł mi dać zastartować na swoim, bo on miał... Ale to zazwyczaj, ja miałem zawsze lepszy sprzęt. No lepszy, bo on w kadrze był, nie? Myśmy byli tylko wtedy w kadrze juniorów byłam. To się nie dostawało kajaków, tylko się miało z klubu kajaki, nie? Że od 3 do 7 niby były treningi, o 3 powinno do 19, ale na którą się przyszło, to się i tak czekało na kajak. Bo wiara, tyle młodzieży trenowało. I to była taka atmosfera bardzo rodzinna. Najpierw żeśmy ciężarówką jeździli, nie? Z przyczepą. Rano chłopcy godzinki śpiewali, takie różne rzeczy. Tu to było naprawdę, jak się wyszło na popołudniu od 3 do 19 na wodzie, to tu było jak mrówką dzieci. A jeszcze co jest najfajniejsze, że on miał jechać na olimpiadę do Monako. Miał nawet garnitur. Tego już nie wiem. No tak, ale to tam takie wyszły. Jak zawsze polityka jest w sporcie też troszeczkę. Ale najmniejsze to się da, rok później udowodniłem, że. Ten czas jeszcze bym mistrza świata zdobył, tylko przez ty mnie właśnie zachęciłem. Ten czas wygrzmociłem najlepszy czas tam w pierwszym przejeździe. Czasowo. A wtedy indywidualnie, który byłeś? 12. 12. Zimie na sali, na sali gimnastycznej biegało się i narty biegowe. Narty biegowe na Prechybę biegaliśmy co niedziela. Co niedziela szło się na pół do 7 do kościoła, o 8 zbiórka pod kapliczką na Zdrojowej. Chyba to było ile tak było w jedną stronę, 15, w drugą 15, to 30 km. No, do góry żeśmy, i to taki, nie było takiego sprzętu jak teraz, nie? Co ani overole miał człowiek, woreczki wkładał do butów, żeby nie przemokły, a śnieg na skałce czy na tym, na przysłopie, nie? No i szło się i tam się na przysłopie mieliśmy, na Prechybie mieliśmy obiad. Na chwilę żeśmy posiedzieli, odpoczęli i z powrotem był raj. Albo na Krościenko, albo na Szczawnicę się wracali. To była niedziela zapełniona. A tak to każdy dzień na sali były treningi. Każdy albo dzień. Siłowe, albo biegowe. W terenie w biegu. Albo gry i zabawy. Były prysznice. Zaraz po tym pan Tworek miał herbatkę ciepłą. Jak żeśmy z biegu przyjechali, czy skąd. Także warunki mieliśmy naprawdę, a dostawało się z klubu wszystko, od dresów, nie, od spodenek, od trampek, od adidasów, od reprezentacyjnych dresów, oprócz skarpetek, tak. No pieniążki też były, takie medale, osiągnięcia na to ja dostawałem, albo kadrowe. I za medale nam płacili. Jeżeli się skończyło 18 lat, już było w seniorach, dostawało się nagrodę pieniężną za medale. Mistrzostwo Polski czy wicemistrzostwo, a te agonii za Mistrzostwo Świata. To było bardzo dużo. Później dostałem za wybitne osiągnięcia sportowe. Tak, taki medalik też piękny. No. Do tego też było chyba w 73 to było 7000. Że bracia trenowali, no to ja pamiętam, poszłam w 6 klasie, to mnie trener Waruś wyrzucił, bo byłam mała, za mała byłam. Dopiero w 7 klasie szkoły podstawowej w zimie poszłam na trening, no i akurat na gry i zabawy. No. To były naprawdę, ja to wspominam, jak się zejdziemy, ta stara gwardia, jak tu dawniej były zawody oldboyów. Jeszcze 3 lata temu były 4, co ja startowałam nawet. Jeszcze tutaj były ustawione bramki i żeśmy startowali. Jak żeśmy się spotkali potem przy ognisku, to jest tyle do opowiadania i do wszystkiego. Była powódź, pamiętam, chodziłem do 8 klasy, może do 7. Wody było od mostu. A jak powódź była? Do tamtego filora. Myśmy tak pływali, o Jarosz. Haniek. Nie Maria, tylko Haniek. Haniek, młodszy jego brat. I Haugas. Milicjan Fijol przyszedł, nas gonił z mostu. I naprawdę to, że żeśmy się tak lubili, wszyscy się lubili. Nie tak, żeby się człowiek bił, wariował. Słuchaliśmy trenera, trener to był naprawdę... Gdzie nie można było odpyskować, ani przeklnąć, tak jak teraz. A takie śmieszne, no to Tadek Potoczny Rosto wyszedł po Mistrzostwo Polski w Boso, no. Co wstyd dla klubu Sokolice po Boso. Tu jest reprezentacyjny, a on Boso. No. On zazwyczaj na Bosaka, na Bosaka chodził. On lubił na Bosaka. Lubiał na Bosaka. I jechaliśmy z przystani ze Szczawnicy tu pod most.
I owszem, zawsze przed zawodami Mistrzostwami Polski były 3 tygodnie treningu, cały maj, nie? Pamiętasz? Jeździło się, obóz był, taki dochodzeniowy, nie? Mieszkaliśmy w domach, a jadło się w klubie. I wolne było ze szkół, ze wszystkiego. A i co jeszcze powiem, że nie każdy mógł pływać na kajaku. Ja miał dwóje, to koniec z treningami. Ten szedł co tydzień do szkoły i sprawdzał dziennik. Jeżeliś nie poprawił, to koniec. Nie ma tak. Nie było. Każdy się musiał uczyć dobrze. I na tych treningach najsłabsza była nasza moja siostra Jaćka, nie? A my z Danką dość herdykały. I trener wymyślił tak, Baruś. Wiecie co, dziewczyny? Wypuścicie Jaćkę, jak będzie przy Kotońce, dopiero wy wystartujecie, tak se pomalutku. Żeby ona pierwsza wystartowała, bo to w trójka się jedzie, nie? Żeby ona pierwsza wyskoczyła, żebyście jej nie przeszkadzały, nie? Swoim tempem ona se ma jechać, a my za nią we dwójkę z tą Danką. Słuchajcie, jesteśmy tutaj już na plosie, co są piaski, tam gdzie łódki wyciągają do wywożenia. My ją nie możemy dogonić z Danką. Danka krucyfiksuje, bo ona zawsze, krucyfiks, no popatrzcie, ona chyba coś się zażyła, bo nie możemy ją dogonić. A brzegiem cały klub biegnie i dopinguje. Całą od Zeszawnicy brzegiem Dunajca z jednej i z drugiej strony koledzy dopingują, żeby tak się dopingowało i chłopców tak samo. No i dopiero wiecie co, żeśmy wpadły równo na mecie tu. Przecież ja to jeszcze w życiu taka nie byłam zmęczona jak, a Jaćka se na lance przyjechała, wiesz? Tak trener taką strategię wymyślił, że nie mogliśmy ją do że jako najsłabsza była, bo zawsze czasem miała, ale żeśmy o jedną sekundę wygrały. Jedną sekundę. I złoto żeśmy wtedy zdobyły. No. To przed takimi mistrzostwami świata to się całą zmieści. Przez startę. No bo to wiadomo, stres i wszystko. Nie stres, tylko te bramki musisz wyliczyć do tego, jak teraz ją mają pokonać. Mi problem, bo oni na przykład idą sobie, jak ja byłam na Mistrzostwach Europy w Krakowie. Jak pokonać? Tak. Chłopcy, oni se rysowali, wszystko w głowie, a tamci idą na komputer, na laptopie mają wizualizację całą i oni sobie śpią i oglądają, jak mają jechać. Leżą na łóżkach, a myśmy dali miliony razy chodzili po trasie, uczyło się na pamięć trasy. A później się, kurde, to miałeś w głowie, to sobie głowie. Leżał i... I myślał, musisz, jak zakręcić, musisz, jak co. Musisz. Ale teraz ma teraz czas, jak kręcą do minuty chyba. Myśmy to mieli. O, 2:48, 4 minuty. 4 minuty dawniej, bo było 30 bramek. 4 minuty. No tak, myśmy miały 4. Mężczyźni ponad 3 minuty. No, no. Trasy. Teraz jest 21-24 bramki, a dawniej było ponad 30 bramek i trasa była bardzo długa. Co takie tory teraz mają, króciutkie są? No. 800 no. metrów. No. No i najważniejsze to troszeczkę w głowie poukładane. Inteligencji troszeczkę trzeba mieć takiej, bo to nie jest tylko, tak, że klapki pakuje, na oczy wiesz, i pakujesz, tylko jest, trzeba myśleć. No. To taki, my zawsze mówimy, że w kajakach to byle kto, to się źle uczył dziecko w szkole, to i tak nic nie zdobyło. Tak zawsze trener mówił. Jak ktoś tak był taki, co nie umiał pomyśleć, przecież to samo myślenie było. Jak bramkę podjechać, Stasiu, nie? Nie tylko tutaj bicepsy. No. To nic nie dawał. No ja zacząłem przygodę z tym kajakarstwem górskim w 62 roku. To klub sportowy Pianiny założył tu w Krościenku, bo to nie było z tego, tylko w Krościenku założył szkółkę kajakarstwa górskiego. No i instruktorem był tutaj Waruś Bronek. Jeżeli jak my przeszli do Sokolicy, zastartowaliśmy w 70 roku, no to bardzo dużo tytułów mistrza Polski akurat wskoczyło i byliśmy potęgą, no jako Sokolica już, bo nasz kilku dobrych zawodników przyszło ze Szczawnicy do Sokolicy, no a tutaj już też grono zawodników było, co zdobywali tytuły mistrza Polski. Wiem, że w 70 roku wygraliśmy Mistrzostwo Polski jeszcze z moim partnerem, z Kaskiem Bielą. No, w 73 roku zmobilizowaliśmy się tak i zrobiliśmy, ja zmieniłem partnera, wziąłem tutaj takiego starszego chłopaka. No był silny chłopak, no. Dobrze tego, bo on w domu i tutaj na sztandze ćwiczył. Miał taką sztangę zrobioną, jeszcze rurka, koła betonowe. No i ćwiczył tego, no my tam też u niego też ćwiczyli. No był chłopak silny, no nie umiał pływać, no to była jego wada jedyna. No, ale jakoś sobie radziłem z nim.
No ja się dobrze na kajaku czułem, nie? No to mnie pasował taki zawodnik, żeby miał kopa na zjazd. No, był silny, wytrzymały, no także w trzecim my zdobyli brąz, w czwartym my w zespołach wygrali Mistrzostwo Polski w zjeździe. No i w 67 zdobyliśmy tak samo brąz w zjeździe i chyba i w slalom, nie, w siódmym chyba w tylko w zjeździe. W ósmym zdobyliśmy, w 68 chyba ósmym zdobyliśmy brąz w zjeździe i w slalomie, w 9 w zjeździe brąz, no i w 80 roku te dwa tytuły mistrza Polski zdobyłem z Marią Biel. Zawsze za Grzywnowicza byłem też tym kierownikiem właśnie sekcji i dużo na wyjazdy, na obozy to jeździłem z trenerami, przewoźnie jako zawodnik, jako tak opiekun, kierownik takie zgrupowania, no to często wyjeżdżałem. No, z początku było dobrze, bo dotacja była, państwowa dotacja była i to dosyć duża dotacja była na sekcję kajakową. No później było gorzej z tymi obozami, bo to tak, no nie było z tego klubu skąd te pieniędzy wziąć. No ciężkie czasy nastały, lata 80, 90 to ciężkie czasy nastały. No nie było, tu my ten klub tam zaczęli budować, budowało się. No ale jak my mogli, to my chodzili nawet po sklepach, gdzieś coś ktoś jakimś coś rzucił tego tak, żeby coś uzbierać. No nie powiem, bo prezes Grzywnowicz zawsze wspierał, no i gdzie jakiegoś grosza by tego wykombinował, zawsze dół, także nie... Co zrobić? No trzeba coś zrobić, bo ja nie to klub zlikwiduję. Nie było pieniędzy na żadne etaty, nic nie było, wszystko społecznie się już robiło. No to nawet Krawczyk tutaj występował, żeby było parę złotych, ale załatwił to Gaweł Andrzej, ten, który jeszcze obecnie jest w zarządzie, żeby wspomóc uzyskać środki na działalność klubu. No, dużo na głowie, bo te zawody my organizowali jedne, drugie. No to teraz jest dobrze, bo są te radio telefony, to jest. A przedtem tylko trzeba było na WOP jeździć i załatwiać krótkofalówki, nie? Z wojska, z WOP-u. No to trzeba było jechać, przywieźć tego żołnierza z tymi krótkofalówkami, żeby to porozstawiać i on dopilnował, później go trzeba było odwieźć. Także człowiek miał cały czas tylko jeżdżenia i załatwienia. No. Tutaj jakby wziął tak od mostu, to no nie było domu, żeby ktoś z któregoś domu nie startował na kajaka. I to tak u Bielów, tam gdzie ja byłem z tym kaskiem Bielem, co jeździłem, to było ich 8 w domu, to startował Kazek, Wacek, Maryśka i Jaćka. No, u Majerczaków też było 5 i 4 startowało. Staś, Jaś, Jędruś i Franek. Nie wiem, czy tą przystań postawimy, bo już plany mamy, wszystko mamy. No chcielibyśmy jakąś tą przystań postawić, taką naprawdę z jakiegoś już z prawdziwszego zdarzenia, nie takie szopy jak są, no bo to jest wstyd, choroba, żeby ani szatni nie było, żeby się nie ubrało dziecko. No, do takiego czegoś młodzieży nie ściągnie. No i nie ma możliwości, żeby ściągnąć do tego czegoś. No muszą być szatnie, dziewczynki osobno, chłopcy osobno. Obecnie bracia Filip i Andrzej Brzeźnicy, wychowankowie SKS Sokolica, odnoszą liczne sukcesy w kajakarstwie górskim. Mistrzowie świata juniorów w dwójkach a nadyjkach we Francji 2010 roku. Ostatnio w kwietniu 2014 roku zdobyli wicemistrzostwo świata w Australii. Klub Sokolica prowadzi także zajęcia w sekcji piłkarskiej. Premierowy występ na murawie boiska miał miejsce w 1953 roku. Wspomina tę chwilę były zawodnik i zarazem prowadzący zajęcia tej sekcji Jan Drobot. W nowo powstałej spółdzielni Pieniny pracowało sporo młodych chłopaków, dla których wolne popołudnia z piłką na boisku stanowiły atrakcję i możliwość naturalnego w tym wieku wyżycia. Byłem kapitanem tej spontanicznie zorganizowanej drużyny, jednocześnie zawodnikiem i trenerem. W latach 70. drużynę kierował Jan Guz. Zespół zajmował wtedy wysokie miejsce w B-klasie pod okręgu podhalańskiego. Pan Wojciech Grzywnowicz był czołowym zawodnikiem, później trenerem piłkarzy. Zapraszamy na wywiad z byłym królem strzelców Adrianem Derkaczem. Witam wszystkich serdecznie, zawodnik z klubu SKS Sokolica. Zagraliśmy dzisiaj bardzo ważny mecz z Zor Frydman. Wygraliśmy 6-0. W tym sezonie zdobyłem 10 bramek, w tym jeszcze liga się nie skończyła. Zostało nam 6 meczów do rozegrania. Mam nadzieję, że będzie pierwsze miejsce. Na jesień zostałem królem strzelców.
teraz też zamierzam, więc zobaczymy, co będzie dalej. Zacząłem grę w piłkę w Sokolicy, jak zawsze o wieku paru lat, 5-6. No i później grałem w Sokolicy do wieku 17 lat, później poszedłem do Maniów, tam grałem w trzeciej lidze pół roku. Miałem kontuzję, teraz rok i wróciłem do Sokolicy na chwilę. No i teraz mamy dobrą drużynę, walczymy o awans do A-klasy. W 2013-2014 klub zgłosił do podhalańskiego podokręgu piłki nożnej trzy zespoły. Najmłodszą grupę trampkarzy młodszych, którą na co dzień zajmuje się pan Krzysztof Czubiak, oraz drużynę juniorów młodszych i seniorów. Grupa juniorów młodszych to jest grupa 24 zawodników, natomiast seniorzy liczą 38 zawodników. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, a w okresie startowym drużyny rozgrywają mecze raz w tygodniu. W ostatnich latach, w 14 latach, drużynę seniorów prowadziło 6 trenerów. Poczynając od dnia dzisiejszego wstecz, byli to Michał Gaweł, Ryszard Darleski, Leszek Bobak, Zygmunt Jurka, Tadeusz Kantor oraz Pietrzak Marek. Spośród tych trenerów na uwagę zasługuje z pewnością nazwisko pan Tadeusz Kantor. Znakomity zawodnik, bramkarz Sandecji Nowy Sącz, z którą wielokrotnie odnosił duże sukcesy sportowe. Obecnie drużyna Sokolicy występuje w B-klasie rozgrywkowej. Jeśli chodzi o naszą drużynę, mówi się, że ona tak gra na pograniczu zazwyczaj strefy spadkowej w A-klasie, a właśnie tutaj w środkowej strefie B-klasy. Od samego początku grałem tak samo w piłkę. Po każdych zawodach, jak my startowali, bo Kazek Biel był bramkarzem, a ja był pomocnikiem, no to dosyć dużo zawodników, tak samo z Sokolicy, jak i my jeszcze, jak my w Pieninach startowali, graliśmy w Sokolicy w piłkę. No to zawody się skończyły, to już Nyska stoła, pakowaliśmy się do Nyski, prosto, nawet człowiek nie zjadł obiadu za bardzo i prosto na mecz. W latach 1954-1957 działała w klubie sekcja lekkoatletyczna. W rok po założeniu, w Mistrzostwach Okręgu Zrzeszenia Sportowego Start, reprezentacja klubu została sklasyfikowana na trzecim miejscu. Mistrzami byli w skoku w dal Marian Kozłecki, w biegach na 100 i 200 metrów Wojciech Grzywnowicz. Lekkoatletyce jeszcze z panem Kozłeckim, Józef Grużański, ten poseł na Sejm, to ze mną startował. Na 100 metrów, na 200 metrów. Ja startowałem w tym skoku z wyż, pnięcie kulą i 100-200 metrów. Szkolenie prowadził Janusz Korosadowicz, który dojeżdżał na zajęcia 2-3 razy w tygodniu z Krakowa. Po jego rezygnacji rozwiązano sekcję. Nieco dłużej istniała sekcja narciarska. Została powołana do życia równolegle z piłkarską i lekkoatletyczną. W roku 1964 została rozwiązana ze względów finansowych. Z tych lat w kronikach klubu zapisały się m.in. nazwiska Józefa Śniegonia, Jana i Andrzeja Drobota, Kazimierza Zborowskiego. Bronisław Waruś, trener kajakarzy, właśnie w narciarstwie zdobył drugą klasę sportową. Mieliśmy dosyć dobrych zawodników, którzy odnosili niezłe sukcesy na zawodach powiatowych, wojewódzkich. Dwóch zawodników w biegu płaskim juniorów zakwalifikowało się na mistrzostwach wojewódzkich, na mistrzostwa polskich. Byli to Biel Zygmunt i Janko Marek. W Zjeździe no to był Śniegoń Józef, Drobot Jan. No, był jeszcze Nowak Stanisław. No to tyle pamiętam, oni też dobre mieli wyniki. Na przełomie lat 70. i 80. utworzono sekcję tenisa stołowego i sekcję szachową. Tę ostatnią założył i z powodzeniem rozwijał Bogusław Węglarz. Miał drugą kategorię szachową i bogate doświadczenie zdobyte w turniejach na różnych szczeblach. Bezinteresownie poświęcał młodzieży swój czas. Niestety jego przedwczesna śmierć przerwała tę działalność.
Dzisiaj uczeń Bogusława Węglarza, pan Zdzisław Soliwoda, kontynuuje tradycje szachowe w Krościenku, organizując liczne turnieje szachowe. Bardzo cieszę się, że przy okazji kręcenia filmu na temat jubileuszu klubu Sokolica Krościenko istnieje możliwość wspomnienia czasów sprzed ponad 30 już lat, kiedy ja jeszcze byłem małym chłopcem, gdy klub Sokolica nie kojarzył się tylko z piłką nożną czy tylko z kajakami, ale także były inne sekcje. Była prężnie działająca sekcja szachowa. Oczywiście nigdy nie mogłaby działać taka sekcja, gdyby nie ktoś, kto zająłby się tym, nie poprowadził tego. Bo samo takie powiedzenie, że zależy nam na sekcji szachowej w klubie Sokolica, to nie wystarczy. Muszą być ludzie tacy, jakim był Boguś Węglarz, Bogusław Węglarz. Człowiek, któremu bardzo dużo ja zawdzięczam, któremu bardzo dużo zawdzięczają moi koledzy. Człowiek, który znajdował czas, organizował dla nas turnieje szachowe, nam młodym organizował czas wtedy, gdy nie było jeszcze telewizji tak rozpowszechnionej, gdy nie było w ogóle internetu, to trzeba pamiętać, że wtedy my mogliśmy do tego stopnia się wykształcić, do tego stopnia poznać tajniki tej wspaniałej gry, tej wspaniałej dyscypliny, że mogliśmy brać udział nawet w rozgrywkach ligowych. Wtedy Sokolica Krościenko brała udział w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej, ale to od razu wytłumaczę. Aby dobrze to zrozumieć, trzeba wziąć w rachubę, patrzeć czterowymiarowo, wziąć w rachubę także czas. Wtedy tutaj nie było Krościenka, gminy Krościenko, tylko było miasto Szczawnica Krościenko i my braliśmy udział w Lidze Wojewódzkiej, czyli Nowosądeckiej. I wtedy graliśmy jak równy z równym, z Sandecją Nowy Sącz, z Glinikiem Gorlice, z Dobrą Frycową, Gorcami Nowy Targ. Także poziom był bardzo wysoki. Ja pamiętam wtedy, była taka zasada, że było 8 szachownic, 8 zawodników, z czego 5 to byli seniorzy, oczywiście nie tylko z Krościenka, także ze Szczawnicy, z Nowego Targu mieliśmy też zawodników. 6 szachownica to była kobieta, 7 junior starszy, 8 junior młodszy i tu miałem zaszczyt reprezentować przez kilka lat klub Sokolica Krościenko na 8 szachownicy. Niestety wszystko skończyło się wraz ze śmiercią nagłą, przedwczesną Bogusia Węglarza. Miał 28 lat. Był chory, umarł. W tym momencie nikt nie przejął po nim inicjatywy. Może dlatego teraz cieszę się, że mogę przy każdej okazji informować o szachach, promować szachy. Cieszę się, bo ja czuję, że w pewnym sensie mam do spełnienia jakiś dług. Ja wtedy nie mogłem zająć się tymi szachami i ludzie, którzy wtedy grali, też pewnie każdy pracował, każdy miał co innego na głowie. Ja teraz mam taką możliwość, ponieważ mam kontakt z dziećmi, uczę w szkole. Mogę swoją przecież też pasję starać się przelewać. Ja zdaję sobie sprawę, że nie doścignę Bogusia, który poświęcał 24 godziny na dobę szachom. On się przede wszystkim, żeby nie powiedzieć, tylko tym zajmował, ale staram się przynajmniej w jakiś sposób wypełnić lukę, wypełnić czas tym dzieciom, pamiętając, jak ważne to było dla nas. Oczywiście o tym, jak ta dyscyplina sportu jest ważna, jak rozwija myślenie logiczne, matematyczne. O tym myślę, że nie trzeba mówić, bo o tym i ja, i wszyscy, którzy grają w szachy, mówią przy każdej nadarzającej się okazji, ponieważ uważam, że promowania szachów nigdy nie za wiele. Dlatego bardzo dziękuję za umożliwienie mi przedstawienia tej krótkiej informacji o tym, co działo się lat temu, ponad 30. W ubiegłym roku minęło 60 lat od powstania klubu. Z tej okazji zorganizowano liczne turnieje i rozgrywki sportowe dla młodzieży z Krościenka i okolicznych miejscowości. O szczegółach przebiegu obchodów rocznicowych opowie prezes Fundacji Dzieci Pieni, który był współorganizatorem rozgrywek.
Ten rok, który minął, był takim rokiem dość szczególnym dla klubu, bo klub obchodził 60-lecie istnienia i na zarządzie została podjęta taka decyzja, że w ramach tych obchodów i przypomnienia, jakie sekcje funkcjonowały w klubie, w każdej z tych dyscyplin, jakie były w latach poprzednich, zostanie zorganizowany turniej dla dzieci i młodzieży. Były zorganizowane wspólnie z Fundacją Dzieci Pienin turnieje dla szkół podstawowych w piłce nożnej, halowy turniej. Był turniej halowy dla gimnazjalistów. Był turniej szachowy. Następnie był też zorganizowany turniej w tenisie stołowym, bo taka sekcja też istniała. Pamiętam, że zakładali ją tacy zawodnicy jak Andrzej Grzymnowicz, pan Radek, pan Mierzyński, pan Paweł Orski. To byli zawodnicy, którzy grali tak jak gdyby wspierani przez Cepelię, Spółdzielnię Kolejowa Ludowego w Krościenku. Mieli swoje mecze, rozgrywali na terenie szkoły podstawowej. Była specjalnie przygotowana sala, doświetlona, tak żeby mogli tam. Ale później, po odejściu tych zawodników, sekcja przestała istnieć. I czwartą imprezą w ramach tego 60-lecia była zorganizowana impreza w kajakarstwie górskim dla dzieci i młodzieży, gdzie startowała młodzież z klubu KS Pieniny, Start, Nowy Sącz, Krościenka, UKS, Spływ ze Sromowiec Wyżnych, a także i zaprzyjaźniony klub z Czerwonego Klasztoru. Oni też tradycyjnie na tą imprezę młodzieżową przyjeżdżają. Impreza ta jest zorganizowana w ramach w tej chwili już pucharu zawodów o puchar byłego trenera Bronisława Warusia, który został tak uczczony po prostu pośmiertnie, że Puchar Pienin został nazwany jego imieniem i od tego czasu będzie zawsze, jeżeli będzie robiony, to pod taką nazwą. Obecnie prezesem klubu jest pan Leszek Bobach, który opowie o bieżącej działalności klubu. Na dzień dzisiejszy działają dwie sekcje, piłki nożnej i sekcja kajakowa. Sekcja piłki nożnej gra obecnie, znaczy piłkarze grają obecnie w klasie B. Jest to typowo amatorski sport. Traktujemy go bardziej jako rozrywkę niż jakieś wielkie ambicje. Nie mamy wielkich ambicji. Kajakarze znów, jest to mniejsza liczba zawodników. Występuje tam w granicach 10 osób. Ale z tej garstki zawsze jakiś talent się wyłoni, który ma szansę osiągnąć coś w świecie. Nawet niedawno, dwa tygodnie, trzy tygodnie temu, nasi wychowankowie zdobyli w młodzieżowych mistrzostwach świata medale. Bracia Brzezińscy. I w tamtym roku obchodziliśmy 60-lecie SKS Okolica. Skupiliśmy się bardziej na imprezach sportowych. Był to rok, który kryzys w całym kraju, był w całej Europie praktycznie. I nie staliśmy najlepiej finansowo, nie było nas stać na jakieś duże imprezy, organizować tego typu imprez. Skupiliśmy się bardziej na imprezach sportowych. W Sokolicy trenuje młodzieży w granicach 60 osób. Są to dzieci z Krościenka w większości, z Tylki, z Krośnicy, praktycznie na cała gmina Krościenko. Najwięcej mamy praktycznie tych młodych. W zasadzie już
Nawet w seniora grają chłopcy, którzy kończą 16 lat, mają możliwość grania i praktycznie nie ma starszych zawodników. Niestety są takie czasy, że młodzież, póki jeszcze chodzi do szkoły, to uprawia sport, a później praktycznie to się wyklucza. Także na dzień dzisiejszy skupiamy się raczej na pracy z młodzieżą. Bardzo dobrze nam się współpracuje właśnie ze szkołami, z podstawową, z gimnazjum. Mamy tam trenerów, którzy uczą w tych szkołach i oni prowadzą nabory. Dlatego nie narzekamy na brak chętnych. Mamy nadzieję, że nasz film przypomniał o bogatej historii naszego małego klubu, który wychował tak wielu mistrzów sportowych. Liczymy, że w kolejnych latach usłyszymy o nim jeszcze wiele dobrego. Herbata stygnie, zapada mrok, a pod biurem ciągle nic. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Gdy